25 minut. Tyle czasu potrzeba, by ugotować fit zupę kalafiorową. Super pyszna, lekka i zdrowa. Z koperkiem jest ta kalafiorowa. Marchewkę kroimy na cienkie półplasterki. Pora. Tylko białą i jasnozieloną część kroimy na cienkie plastry. Oczywiście nie zapominamy o tym, by go wcześniej dokładnie umyć, bo nie lubimy piasku w zupie. Obrany korzeń pietruszki kroimy w taki sam sposób, jak wcześniej marchewkę. Kawałek selera kroimy wpierw na cienkie plastry, następnie na małe słupki. A ziemniaczki kroimy na kostkę o boku około 1 cm. Kalafiora dzielimy na małe kawałki, takie na jeden kęs. Raczej robimy to dłoń niż nożem, dzięki temu nie będzie się kruszyć. W garnku rozgrzewamy olej. Wrzucamy pokrojoną włoszczyznę, dodajemy sporą szczyptę soli. Smażymy na dużym ogniu, cały czas mieszając przez około 2 minuty, aż warzywa zaczną się szklić. Wlewamy bulion, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy 5 minut. Dodajemy ziemniaki, mieszamy i gotujemy następne 5 minut. I teraz nadszedł czas na kalafiora, którego dodajemy do zupy razem z odsączoną kukurydzą z puszki. Wszystko ponownie mieszamy i gotujemy przez 4-5 minut, aż kalafior zmięknie. Wlewamy mleko, dodajemy koperek, sporo świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Mieszamy, trzymamy na ogniu dosłownie chwilkę. Zostawiamy z ognia. I od razu nalewamy do talerzy. Bo po co czekać, skoro tak pyszna zupa jest już gotowa? Napisz w komentarzu, jak Ci się ten przepis podoba. I czy Ty też zawsze do kalafiorowej dodajesz koperek, czy może coś innego? Zamierzasz ugotować tę zupę? W takim razie udostępnij film, by mieć przepis zawsze pod ręką. Bo przecież nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie Ci ochota na tę zdrową i pyszną kalafiorową. Życzę smacznego i uśmiechy wysyłam. Grześ z mniamniam.pl